Świątyń znowu. Słuchacie Śniadanie po polsku. Tak wracając do tej klasyfikacji muzyki, słuchając właśnie jakiegoś wykonawcy, rodzi się już takie, nie podział, ale jak sam pan powiedział, muzyka, która do nas przemawia, bo ona wypływa gdzieś głęboko z wnętrza, ale też mogą ludzie udawać, prawda? Więc jakby nie było, jest lepsza i może bardziej lepsza. Nie, muzyka jest albo taka, która nam nie działa, albo taka, która nam nie działa. I po prostu no więc to udzielimy. No. Musi być klasyfikacja jakaś. Nie, to nie jest klasyfikacja. To jest co? No to jest ta energia, która wypływa. Albo z prawdziwa, albo z nieprawdziwa. Tak, jeśli chodzi o emocje, bo to nie jest klasyfikacja, że my teraz nie rozmawiamy o tym, czy my słuchamy improwizacji organowej, czy słuchamy duetu inspirującego się muzyką ludową i teraz jak to podzielić, czy to jest, neobachizm, no. Czy to jest neofolk, neo-jazz folk, nie wiem co to jest. Nie rozmawiamy o tym. Rozmawiamy o tym, jak to działa, bo będąc na koncercie improwizacji organowej ostatnio przychodziły starsze panie, młode osoby, które mówiły, że są zafascynowane, nigdy czegoś takiego w życiu nie słuchały i one się nie zastanawiały, czy były tam wpływy Scriabina, czy były tam wpływy Johna Williamsa, tak. Czy były tam wpływy Bacha. Po prostu zadziałało to na nich. Po prostu to na nich zadziałało. A one nie pojmują tego w kategoriach podzielmy to, tak. Co tam było. I myśmy mieli te same odczucia, graliśmy w tym ośrodku. Też nie wiem niestety, jak się nazywał, ale były tam osoby i niepełnosprawne. Newton D. Wiem, ale wyszliśmy od tego, czy muzyka jest lepsza, czy gorsza, więc no jakoś to oceniamy zawsze. Zawsze jest to... gorsza, bo jeżeli muzyka ma jakichś odbiorców, no to już świadczy o jakiejś tam... I nie ma się co z tym kłócić, bo to można powiedzieć, no tak, no disco-polowa muzyka ma rzeszę odbiorców. No dobra, no jak ma, no to niech ma, no to jest sprawa tych, którzy to robią i sprawa tych, którzy to słuchają, no ale my akurat tego nie robimy, robimy jakieś tam swoje rzeczy, z którymi się utożsamiamy, dobrze czujemy i dla nas to jest wartość. I jeszcze jak ktoś przyjdzie i powie, że jest to dla niego coś ciekawego, co usłyszał i że to jest fajne, no to przecież to jest chyba sens robienia takich rzeczy, prawda? Jak czujesz jakiś tam zwrot, energia wraca z widowni, no, dajesz na dużo siebie i nagle jest powrót, wszystko, zwłaszcza w formach improwizowania. Ja wszystko rozumiem, bo też lubię muzykę bardzo i też słucham różnorodnych gatunków, tylko o to mi chodzi, że jednak też trzeba nazwać rzeczy po imieniu. Idę na koncert muzyki klasycznej, nie idę na disco polo. Ja myślę, że to nie chodzi o to, że muzyka klasyczna jest lepsza czy gorsza w takim ogólnym podziale, bo to jest sprawa indywidualna. Mhm. Zapyta pani osobę, która uwielbia disco polo, to powie, że muzyka disco polo jest najpiękniejsza na świecie, a Mozart nie. Mhm. Natomiast wykształceni muzycy w pewnym sensie są skażeni tym wykształceniem, ale w tym takim dobrym znaczeniu. To znaczy oni potrafią ocenić jakość, ponieważ są rozsmakowani w muzyce już na tyle, że dla nich taka muzyka disco polo nie to, że jest zła, tylko ona jest po prostu, ona nie niesie wartości takich, które by chcieli przeżyć. Jest nie niesie emocji, tak? Nie ma tej treści muzycznej, która porywa. Nie ma emocji, które wynikają, które się rodzą właśnie w tamtej muzyce. To jest, myślę, że to, tu o to chodzi. I tym bardziej cieszy fakt, że jeśli się gra coś ambitnego dla samych muzyków, którzy stawiają sobie wysoko poprzeczkę, wychodząc i tworząc, w pewnym sensie obnażając się przed tymi ludźmi, bo pokazują swoje wnętrze. To nie jest produkt komercyjny, tak jak w przypadku disco polo, który ma kupić odbiorców w dużej rzesze ludzi. To jest dopasowane do tego, żeby to się sprzedało, tylko jest to muzyka prawdziwa. Muzycy się obnażają, ryzykują 100%, prawda? Albo zostaną zganieni, albo wygwizdani, albo znajdzie się ktoś, kto powie, słuchaj, ja przeżyłem tą muzykę, była poruszająca, tam jest jakaś głębia. No dobrze. Taki komentarz jednoosobowy jest cenniejszy niż tłum ludzi, którzy na koncercie disco polo, którzy szaleją, ponieważ tekst jest śmieszny na przykład. Albo dają ci ludzie pewnie satysfakcję wykonawcy, prawda? Ale czasami takie jedno cenne słowo od kogoś, kto powie, że głęboko to przeżył, mocno się wzruszył, no to daje potwierdzenie też jakości poniekąd wypływającej z człowieka, nie? To, co ty mu próbujesz pokazać na scenie, nie sprzedać, pokazać, bo są momenty, że się zapominasz, jesteś tam gdzieś i chcesz być dla nich, prawda? Jest tam jakaś mała garstka osób, chociażby nawiązując znowu do dzisiaj do tego
wystąpienia, że siedzi tam, nie wiem ile osób, 30, 40, 70, nie wiem ile, ale i każda ta twarzyczka patrzy na ciebie, to są ludzie z nie wiadomo ilu kontynentów, no i widzisz w ich oczach jakąś ciekawość i potem kilka wymian jakichś tam słownych, które potwierdzają, że oni byli z tobą w tym czasie, że oni w to weszli. Nie jedli wtedy kiełbasy zapijając ją piwem, jak na wielkim festynie, gdzie wszyscy... Tylko oni tam chcieli być, przecież mogli wyjść na darmową kawę czy tam na coś innego, a jednak nie, zostali i łapali ciszę, a po czym łapali jakąś energię, która była w tych momentach, powiedzmy, podniosła. Widzę, że panowie bardzo pokornie podchodzą do swojej umiejętności. Pozostaje jednak przy tym, że po prostu no, wiadomo, że niektóre utwory są bardziej skomplikowane, jest tam więcej dźwięków, są utwory mniej skomplikowane, gdzie dźwięki można policzyć. No i takie są najczęściej bardzo skomplikowane. Im mniej jest dźwięków, tym trudniej je ładnie przekazać głębię muzyki za pomocą pojedynczych. Czasami nawet bardzo prosto skonstruowanych dźwięków, melodii. I to wcale nie jest tak, że ilość dźwięków świadczy o jakości utworu i ocenimy utwór, bo bardzo dużo dźwięków to znaczy, że to jest utwór z wysokiej półki. Znaczy, myślę, że to dla instrumentalisty będzie jakiś punkt odniesienia, że będzie musiał więcej poćwiczyć, prawda? Ale takiej klasyfikacji nie ma, że szybkie etiudy wirtuozowskie są lepsze od... Tak byśmy pomyśleli, że etiudy Chopina są lepsze niż nokturny, prawda? W nokturnach się pojawia kilka dźwięków, które tworzą przepiękną melodię, prawda? Etiuda jest błyskotliwa, trwa półtorej minuty. Nie ma podziału w tym momencie. Także bardzo trudno jest za pomocą takich bardzo ograniczonych środków muzycznych przekazać głęboką treść. Myślę, że to jest chyba główna rzecz, na którą powinniśmy się zastanowić. Instrumentalista jazzowy, jak na przykład Miles Davis, grał kilka dźwięków i te dźwięki długie były tak elektryzujące, że no nie sposób było tego porównać z wirtuozowskimi partiami innych saksofonistów, czy trębaczy, czy instrumentalistów. Czasami jeden dźwięk w kontekście powoduje większe emocje i nagromadzenie energii i przekaz tej treści muzycznej. Jeden dźwięk, czy nawet cisza, brak dźwięku, niż silenie się na wirtuozerię, która zbliża do nikąd. Jeszcze dochodzi coś więcej. Może źle to ujęłam. Liczba dźwięków, ale też jakieś umiejętności, tak? Żeby pokazać. Publiczność jest tą grupą ludzi, która wymaga odpowiedniego poziomu. Instrumentalista nie może pokazywać, że nie umie grać. Jeśli pokazuje, że nie umie grać, to publiczność po prostu jest w pewnym sensie oszukana. No, nie powinniśmy publiczności oferować półproduktów, bubli, prawda? Instrumentalista musi, wychodząc na scenie, wiedzieć, że zna swój instrument i może robić z nim to, co chce w danej chwili. Po prostu potrafi posługiwać się swoim instrumentem. No, gdzie dochodzimy do początku. Muzyka niestety musi... Natomiast jeśli... Trzeba jakiś prezentować poziom. Jeśli nie potrafi posługiwać się instrumentem, albo wydaje mu się tylko, że potrafi, a profesjonaliści słyszą na scenie, że to jest 4% tego, co by można zrobić na tym instrumencie, no to w tym kontekście możemy podzielić na tą muzykę na złą i dobrą. Tu bym się zgodził. Ale to już nie jest podział muzyki, tylko podział wykonawców. Ale pod kątem właśnie wykonawczym. Dobrze, można też podzielić pod kątem gatunków. No musimy. Tak czy inaczej. Ale gatunków, czy chcemy. Gatunków? Tak, gatunków, no oczywiście. To znaczy? Podzielił na dwa. Że jest coś, co działa i coś, co nie działa. No dobrze, tak samo się uczycie na studiach? No Rafał. Jeszcze nie miałem form muzycznej. Ludzie nie chodzą na zajęcia. To nie są formy muzyczne, bo to jest też jakaś filozofia w ogóle gry na instrumencie, prawda? Cały spektrum różnych tych składowych części, które potem wyłaniają instrumentalistę, który albo potrafi swoją grą, swoimi wypowiedziami muzycznymi przyciągać uwagę tych, którzy siedzą z drugiej strony, albo nie potrafi. Bo albo tam jest bardzo dużo słów, które nie przekazują nic, albo te słowa są jakieś koślawe, nieco kulawe i jest to tak jak w początkowej fazie nauki jakiegoś języka obcego, prawda? Co może być zabawne przez moment, ale słuchanie takiej wypowiedzi przez godzinę może nie sprawiać nam radości. A jeżeli te wszystkie elementy są ładnie połączone i ktoś mówi ładnym językiem, ładną polszczyzną, angielszczyzną, no to można tego posłuchać przez jakiś czas. I nawet mogą się te opowieści podobać, może się uda kogoś zaciekawić, wciągnąć w tą swoją bajkę. Nie? Ta bajka może mieć różne części. Nie?
jak to w życiu. Raz wesoło, raz smutno, raz troszeczkę szarpania, raz troszkę miłości, raz troszkę nienawiści. No nie wiem, różnych sytuacji, takie jakie nas spotkają w życiu. To są te przeżycia, o których mówimy. I przecież, nie wiem, no, Marcin świetnie improwizuje, Tomek świetnie improwizuje. Myślę, że się z tym zgodzą, to co mówię. No bo jak możesz opowiadać o jakichś emocjach, których nie doświadczyłeś? To jest teoria. Mhm. No właśnie, jak pan może opowiadać? Jakkolwiek mogę opowiadać, no wszystko zależy od sytuacji, od aury, od humoru, od tego, z kim się to robi, dla kogo. No. Dobór słów, czyli dźwięków, wynika, jest wypadkową wielu złożonych sytuacji. Im dłużej rozmawiamy, tak? Tym bardziej zbliżamy się do tego, co jest najważniejsze. Właśnie, co jest najważniejsze? No tak właśnie spodziewałem się tego pytania. Co jest najważniejsze? Co jest najważniejsze w muzyce? Emocje. To jest trudne pytanie. To znaczy, to może być pytanie jako temat do rozmowy, bardzo długi, ale gdyby chcieć krótko odpowiedzieć. W muzyce najważniejsze, moim zdaniem, jest to, ja mówię o sobie jako o osobie, która gra, bo nie o osobie, która słucha. To jest, są dwie różne perspektywy. Jako muzyk staram się spowodować, żeby ta treść i utwór, który tworzę, wywoływał emocje i żeby był na tyle czytelny i mocny w przekazie, żeby te emocje emanowały na słuchacza. Jeśli mi się to udaje, to uważam, że ten czas poświęcony na granie jest dobrze spożytkowany. Prawda? Myślę, że nie wiem, czy to jest, czy tak musi być, ale to, że on przede wszystkim, ten utwór, który tworzę, czy muzyka, którą tworzę, jeśli dobrze działa na mnie, jeśli sam siebie nie oszukuję, nie wmawiam sobie, że coś jest świetne, chociaż czuję, że nie jest, to przede wszystkim ten pierwszy warunek musi być spełniony. Czyli jeśli przeze mnie to przechodzi w sposób szczery, niczego nie staram się zakamuflować, nie ukryć, to jest szansa na to, że to zostanie zrozumiane przez ludzi, czy dotrze, uderzy w ludzi i ludzie potem albo wyczuwa się to już podczas koncertu, kiedy jest elektryzująca cisza, w momencie, kiedy się gra, bardzo mało dźwięków, albo tuż po zagraniu utworu, gdzie jest bardzo duży ładunek emocjonalny nagromadzony, oni gwałtownie reagują, prawda, spontanicznie brawami. Ten kontakt z publicznością się czuje. No i potem myślę, że po takich koncertach, o których właśnie mówię, o takiej muzyce, którą udało mi się stworzyć, są odpowiednie komentarze, są jakieś wypowiedzi poszczególnych osób, które widziały to, widziały tamto, słyszały, przeżyły to. To jest bardzo różnie. Ja jeszcze wracając tutaj do, bo to jest ważna rzecz, do tego wątku wykształcenia, prawda, i tego przygotowania. To nie jest powiedziane, że muzyka skomplikowana bardziej, taka ambitna, powiedzmy, tworzona przez zawodowców, przez ludzi, którzy mają dużą wiedzę. Pewne rzeczy, pewne doświadczenie spowodowało, że oni ukształtowali się jako muzycy, jako soliści, jako instrumentaliści i tworzą już przede wszystkim na miarę własnych potrzeb, że to będzie zbyt skomplikowane dla odbiorcy. Właśnie wbrew pozorom tak nie jest. Często jest tak, że ja po sobie też myślę, czasami gram w bardzo trudnym języku muzycznym, koncerty improwizowane, ale jeśli jest przekaz czytelny, jeśli jest to forma powiedziana, czy jest to muzyczna ilustracja, która ma konkretny tytuł, że jest, wiadomo o czym to jest, to często te utwory, które posługują się bardzo trudnym, skomplikowanym, takim sonorystycznym językiem, one są najlepiej odbierane. Lepiej odbierane są utwory sonorystyczne, współczesne, które mają konkretną treść, niż improwizowane fugi w stylu Bacha, które są skomplikowane i ludzie, no, jeśli są melomanami muzyki, dostrzegą walory, przecież fugi. Natomiast sporo osób, przecież zdecydowana większość osób nie ma takiego przygotowania muzycznego, jakie my mamy, a jednak odbierają tę muzykę emocjonalnie, bo odbiór muzyki nie zależy od tego, czy jesteśmy wykształconymi muzykami, czy nie. Właśnie to jest sedno, to trzeba przede wszystkim to powiedzieć. Muzyka musi mieć taką siłę przekazu, że trafia do osoby przede wszystkim uderzając w jej emocje, w jej wrażliwość, a nie przez drogą intelektualną, poprzez zrozumienie, co tam było. To nawet... Nawiązując do tej twojej wypowiedzi, to jest prawda, teraz absolutnie mi się skojarzyło, prowadząc letnie kursy w te wakacje, jako pedagog z kursu, wykonywałem koncert, no bo tak wypada, żeby nie tylko się wymądrzać teoretycznie, ale również jakby swoje umiejętności zaprezentować. I graliśmy, kurs był w górach, w pięknym miejscu, i graliśmy koncert z różną muzyką, ale była muzyka bardzo trudna. Muzyka Andrzeja Krzanowskiego, to była zupełna awangarda lat 70. i 80. w Polsce. Dużo sonorystyki, o której wspominasz. Tytuł nieco programowy, który mówi wiatr, echo, niesie popolanie. Bardzo trudny język muzyczny. Bardzo trudny i wykonawczo, i w odbiorze. I było tam parę osób typu jakiś pan Jasiu, który palił w piecu w tym ośrodku, pani, która gotowała,
no ludzie absolutnie nie melomani. I wystarczyło tylko słowo wstępne na temat tego utworu, którego język jest absolutnie bardzo trudny, co ten utwór będzie ilustrował. Tylko taka lekka wrzutka, żeby nakierować uwagę i może sprowokować do jakichś wyobrażeń. I przyszedł właśnie taki pan Jan, który palił tam w piecu i mówi do mnie: Jarzek, nie myślał, że na akordeonie to może być taka burza i takie czaski. No i czy to nie jest fajne? Jak przyszedł facet, który w życiu nie był w filharmonii, tak. a tam był naprawdę i bardzo... Ja myślę, że Andrzejowi Krzanowskiemu o to chodzi i o kompozytorom o to chodzi, żeby... Chodziło, żeby pisać utwory, które docierają nie tylko do wąskiego grona słuchaczy, którzy przychodzą na prawykonania do Katowic czy na warszawską jesień, tak. I którzy piszą bardzo skomplikowane recenzje, a bardzo często nietrafione również. Co jest właśnie paradoksalne, a słuchacze reagują po prostu spontanicznie. Ale powiedz, czy to nie jest, wiesz, ta wartość dodana, kiedy taki człowiek, który, tak jak mówię, prawdopodobnie nigdy w życiu nie był w filharmonii, przyszedł i sprowokowało go to do wyobrażeń, że części mają jakieś tam tytuły, to się wiąże jakby też z programowością troszeczkę tej muzyki, i on to zobaczył, mimo że nie było tam melodyjek, które ilustrują bardzo... Na przykład te powiewy wiatru, no, to można bardzo łatwo zilustrować, prawda? Tylko raczej bardzo dużo sonorystyki i bardzo skomplikowanych jakichś struktur melodyczno-rytmicznych, które albo znamy to od tej strony analitycznej i my wiemy, dlaczego tak jest, potrafimy tą krzyżówkę rozwiązać i sobie pięknie ułożyć hasło na koniec, ale taki człowiek nigdy w życiu się z czymś takim nie stykał. I mnie to po prostu poraziło, jak przychodzi tak zupełnie prosta osoba i daje ci taką informację. Chciałam tylko wrócić do tego, o czym rozpoczęliśmy tą rozmowę, a mianowicie Tomek zaczął o tej prawdziwości, kiedy zaczęliśmy mówić o folklorze. I to wszystko, całą tą dyskusję możemy sprowadzić właśnie do tego, czy coś jest prawdziwe, czy nie. Chodzi mi w odczuciu zarówno tego odbiorcy, jak i samego wykonawcy dającego tę muzykę. No, to, co Tomek oczywiście powiedział. To jest 100%. Jeżeli się sam stanie, tak, czuję dobrze, czuję, że to nie jest prawdziwe, tak, no to mała szansa na to, żeby... To jest tak cienka granica, ten odbiorca to odczuje. Jeżeli oczywiście jest dobrym, też, to też jest kwestia tego, czy on ma... wrażliwość jakąś. Powiem w cudzysłowie, no dobrze, że tak powiem, nadajnik nastrojony. No. Tak, czy jest na tyle wrażliwy... Czy chce mieć ten nadajnik włączony? To jest pierwsze... Czy ten odbiór jest aktywny? Czy w ogóle ma taki nadajnik? Więc jakby to wszystko możemy sprowadzić do tego fałszu lub tej prawdy, tak? Muzyka absolutnie... Niezależnie od tej... Od rodzaju, musi się opierać na prawdzie. Niezależnie od... Już pomijając całą dyskusję nad klasyfikacją, gatunkowością, jeżeli coś jest udawane, no to jest tak jak z brzydką, wymalowaną kobietą. Ona jest po prostu brzydka i wymalowana. Nie wchodźmy w głębię. Słuchacz już na pewno zmieni kanał. Znaczy już dawno zmienił, nie? Znaczy chyba, że to jest na przykład 19 odcinków. No. Zawsze trzeba po prostu jakoś... nie wiem, jedno odejść od drugiego. Zgadzam się z tym, że trzeba być prawdziwym. Jeżeli chodzi o właśnie ilość dźwięków, tak samo, to nie o to mi chodziło. Chodziło o ten podział na taką, na tą kulturę jak gdyby wyższą, elitarną i tą masową, czyli disco polo, na tej zasadzie. Nawet ta niższą, można podzielić na niższą. Ale nie wiem, bo te akordy to też jest taka sprawa, znowu to jest filozoficzny wywód, bo można grać muzykę wybitną na dwóch akordach. Jak Mozart napisał kurki, na ile tam jest akordów? Też na trzech. No wiecie, doskonale jest dokładnie na tym samym napisane. Doskonale wiecie, o co mi chodzi. No czasami jest szósty stopień, no. Jeszcze przyszło mi do głowy jedna rzecz, że naprawdę takie zamiłowanie do muzyki, to chyba człowiek się z tym rodzi. Jest to w środku. Prawda, czy nie? To są osoby, które mogą nie mieć zupełnie zdolności bardzo trudne do udowodnienia tezy. Ja miałem tak, że tradycja kolędnicza na Żywiecczyźnie jest bardzo żywa po dziś dzień i sam uprawiałem to przez wiele, wiele lat, ale w dzień Świętego Szczepana dzieci chodzą po kolędzie. Po prostu przychodzą z gwiazdą, grają kolędy, śpiewają. Za moich czasów to były bardzo wysokie wymagania postawione. Trzeba było zdać niejako egzamin przed rodzicami, pięknie zaśpiewać, umieć deklamować te wszystkie życzenia tradycyjne. Ale
mając 5 lat mieszkałem z moimi dziadkami, którzy mówili pełną gwarą i no i jeżeli jakby według tych starych tradycji jeszcze z obrzędowością 4,5 roku i tak dalej, nie wchodźmy w to. I przyszło trzech facetów, chłopaków, którzy grali, jeden z nich grał na akordeonie i mi się to tak podobało i chciałem sobie na tym akordeonie zagrać. I podszedłem do nich jako taki 5-latek i mówię, chłopy, dajcie mi zagrać na tym akordeonie, a przecież wiadomo, że mi nie dadzą, no gdzie dzieciakowi. I żeby mi jeszcze zepsuł i ja przepłakałem te święta niestety, strasznie, przeżyłem to. I babcia mi mówiła, nie przejmuj się, jeszcze będziesz grał na tym instrumencie. No i rzeczywiście, już w drugiej klasie, na targu w Żywcu, od sprzedawcy romskiego, żeby tu być poprawnie, zakupiono mi akordeon. Fajna historia. Bardzo fajna. I tym moim akcentem może zakończymy. Na koniec może byście wykonali jakiś utwór razem. Spróbujecie? Na pożegnanie wszyscy razem żegnamy cię, żegnamy. No, dziękuję. Słuchaczu. Myślałem, że nie, mam sobie iść. Bo trudno jest jakby, bo tutaj trudno jest też połączyć jakby... Macie jakieś pewnie wspólne elementy? No jako tu ale całość co by to miało znaczyć wspólne elementy? No pan umie grać. Ja umiem tańczyć. Wy umiecie śpiewać, pan umie śpiewać też, tak? Szkoda, że ciężko nam... Drugim głosem. Może to jest góralskiego a cappella. No to już nie będzie tam... Ta rdzenna muzyka. Ja na liniach pasuję do ich głosów. Jeśli chcemy... Preparuj je. Może być improwizacja na temat folklorystyczny. Podaj mi tam domek dźwięku. Ja coś... A, poda pan... D-dur. Idzie łowczarz graniem pod zielonym piórem. Piórko się mu chwieje, dziewczyn się mu śmieje. Piórko się mu chwieje, Słuchacie śniadanie po polsku.